Cześć kochani, z tej strony Estera. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z serii Get Ready With Me. Dzisiaj wybieramy się do pubu, więc chciałabym zrobić sobie jakiś fajny makijaż, ubrać się, uczesać, wiecie, żeby po prostu wyglądać dobrze. Więc zapraszam was na taki filmik, w którym razem będziemy się szykować. No i zaczniemy oczywiście od makijażu. Nie wiem, czy będę nagrywać, jak robię włosy i całą stylizację. Zobaczę, czy starczy mi czasu, bo chciałabym dzisiaj nagrać jeszcze filmik z serii Mierzymy, zanim wyjdziemy, więc nie wiem, jak to wyjdzie i już bez zbędnego gadania chyba zabiorę się po prostu do roboty. Jako bazę nakładam One Step Primer marki Lovely i słuchajcie, bardzo dziękuję tej z was, nie pamiętam nazwy, naprawdę nie pamiętam imienia, kto to napisał, ale jedna z was napisała mi, żebym wyjęła sobie tutaj tą zatyczkę, bo ja narzekałam na korektor, który mam tutaj, też go dzisiaj będę używać, że on bardzo szybko się kończy. No i słuchajcie, no okazało się, że rzeczywiście jak zdjęłam tą zatyczkę, no to tam jest jeszcze pełno produktu w środku i to samo jest tutaj z tą bazą, jest jej jeszcze całe mnóstwo. Tak więc ostatnio po prostu wyrzuciłam pewnie 1/3 korektora niestety, ale już teraz będę robić tak, że będę te opakowania rozbrajać, rozcinać i wykorzystywać po prostu do końca produkty. Bazę rozprowadzam sobie palcami i od razu przejdę do nakładania podkładu. Dzisiaj używam sobie podkład z Art Deco. On jest taki mocno jasny. Słuchajcie, ja nie wiem, w jakim on jest odcieniu. Tutaj mam jakieś oznaczenie 16. Dobra, nie wiem, naprawdę nie wiem, ale on jest taki naprawdę dość jasny. Ja go sobie oczywiście potem jeszcze przyciemnię bronzerem. No i słuchajcie, najgorsze to jest to, że nie znalazłam mojej ukochanej gąbeczki. I nie wiem, ona gdzieś zaginęła. Ja byłam przekonana, że będzie pod tapczanem. Okazało się, że nie ma jej, więc będę musiała kupić sobie coś innego, lepszego. I tak myślałam o beauty blenderze. No ona pewnie się znajdzie gdzieś, no bo to jest aż niemożliwe, żeby zniknęła. Żeby tak przepadła, po prostu nie wiem. Ktoś by musiał ją wyrzucić. A to jest raczej niemożliwe. Więc będę musiała sobie kupić jakąś inną gąbeczkę i myślałam o beauty blenderze, ale później przypomniało mi się, że w sumie już jakiś czas temu, myślę, że dobre pół roku temu, albo i nawet dawniej, Kitulec polecała w swoim filmiku jakąś taką gąbeczkę bardzo tanią z AliExpress. I później mnóstwo osób właśnie ją oznaczało, że kupiło tą gąbeczkę i że rzeczywiście jest świetna, więc ja ją sobie też kupię, muszę tylko znaleźć ten filmik. To był jakiś taki filmik, nie wiem, z produktami z AliExpress, coś takiego. Zobaczcie, ten podkład jest naprawdę genialny, on się tak łatwo rozprowadza. No i sobie zamówię z AliExpress, a do tego czasu będę sobie radzić pędzlem. Nie chcę kupować w ciemno żadnej gąbeczki, bo z nimi bywa naprawdę różnie. Ja miałam kilka i tak naprawdę z żadnej nie byłam do końca zadowolona. Jedynie właśnie z tej, która mi zniknęła. Więc nawet żadnej innej wam nie polecę. Ta niebieska, którą mam, to mi się sprawdza kiepsko. No robi swoją robotę, ale naprawdę mogłaby być dużo lepsza. Podkład już mamy nałożony i teraz przejdziemy sobie do korektora. I tu właśnie okazuje się, że jest go jeszcze pełno po wyjęciu tej zawleczki. Teraz wszystkie korektory będę tak rozbrajać. No i rozprowadzam go sobie pędzlem. A i słuchajcie, zapomniałam wam powiedzieć, że na usta nałożyłam sobie taki olejek z pupy. Rich Elixir. On ma takie złote drobinki, które niestety dość szybko opadają. On fajnie sprawdza się jako baza, na przykład taka mocno nawilżająca, ale też świetnie na usta. Nałożę sobie jeszcze trochę, bo naprawdę mam jakieś takie suche usta ostatnio. Dobra, i niech sobie na nich będzie, niech wsiąka, a ja już biorę się za pudrowanie. I puder, który użyję, to jest Pupa Prime Me. I tak jak zwykle tym pędzlem klepuję sobie pod oczy, żeby utrwalić ten korektor. Tutaj, gdzie lubią się robić takie zmarszczki mimiczne. No i tu przy skrzydełkach nosa. No generalnie tak jak zwykle w tych miejscach, gdzie mam nałożony korektor, to przyklepuję sobie tym pudrem, żeby go utrwalić. A cała twarz już tylko tak naprawdę bardzo delikatnie, dużym pędzlem. Dobra, i teraz przejdę sobie chyba już do cieni. Mam tutaj 3 paletki i nie wiem jeszcze w tym momencie, czy użyję je wszystkie. Mam ochotę na coś takiego w odcieniach pomarańcze, róże, fiolety, te kolory, które lubię. Nic nowego w sumie. I od czego sobie tutaj zacząć? Zacznę chyba od tej paletki Pixie.
i tutaj na załamanie i aż tak pod łuk brwiowy nałożę sobie ten pomarańczowy cień. Pędzelek jest z Deals, czyli z Puntland i sprawdza mi się naprawdę super. Zobaczcie, te cienie, naprawdę nimi się tak szybko pracuje, one tak pięknie się blendują, no po prostu coś cudownego. Ale niestety chciałam Wam podlinkować je w ostatnim filmiku, w którym ich używałam i nie znalazłam ich. One powinny być dostępne, zwykle nie wiem, czy Sephora, czy Douglas, nie wiem gdzie jest Pixi, chyba Douglas. Douglas ma chyba wyłączność na Pixi w Polsce. I no niestety nie ma. Być może jest to jakaś limitowana paletka, bo ona była, ona jest w ogóle zrobiona we współpracy z jakąś influencerką, której w sumie nawet nie kojarzę, ktoś z zagranicy, nie wiem. Może z Ameryki, może z Hiszpanii. No i niestety ja nie wiem, czy to no możliwe, że to właśnie była jakaś taka limitowana edycja. No szkoda, bo jest naprawdę świetna, mogłabym ją Wam polecić, no ale i tak nie kupicie, więc nie wiem. No będę jeszcze zaglądać od czasu do czasu, może będzie. I teraz użyję sobie jakiegoś cienia z tej paletki NYX Off Tropic. Ona wygląda tak przepięknie, w ogóle moje kolory uwielbiam. Tak myślę chyba o tym różu. I ten róż nałożę sobie tutaj na dolną powiekę, na początek. No, ten nakładamy. Zobaczcie, jaki piękny neonowy kolor. No i nie wiem, co dalej. Czy mi dzisiaj jakoś weny brakuje, czy co? Tu mam jeszcze takie dwa fiolety w tej paletce. No nie wiem, no może nałożę sobie ten jaśniejszy na całą powiekę, prawie na całą. I jak nałożę, to będę myśleć, co dalej. No i co dalej? Może na wewnętrzne kąciki Immaculate z paletki Nabla Dreamy. Chyba nigdy w życiu nie zużyłam tyle cienia, żadnego innego cienia tyle, co tego właśnie. Przykładam go też tutaj pod łuk brwiowy. Chyba tutaj, gdzie jeszcze nie mam żadnego cienia i tak bardziej na środek powieki. Dam sobie tutaj ten taki róż. Nie wiem, jak go określić. To jest taki, to jest w sumie taka jakby czerwień, ale nadal róż. No, ale ten cień jest super. Pięknie mi się tutaj łączy z tym fioletem. Fajnie, ale jeszcze tutaj pocieniuję sobie ten jasny kolor właśnie z tym, którym malowałam przed chwilą, tym pomarańczem, ale postaram się to zrobić tak naprawdę delikatnie, tylko taką małą kreskę i później ją jakoś rozetrzeć. Dobra, wezmę sobie jeszcze czysty pędzel i jeszcze tym cieniem jaśniutkim sobie tutaj przeciągnę lekko na ten pomarańcz, żeby te granice były takie, wiecie, niewidoczne. Żeby nie było takich widocznych odcięć. No fajnie to wygląda. Ale jeszcze bym chciała sobie czymś tutaj przyciemnić te zewnętrzne kąciki. I zastanawiam się, czy czarnym, czy brązowym. Dobra, może tę decyzję zostawię sobie na później. I na razie zajmę się brwiami i też wytuszuję rzęsy. Więc dobra, może najpierw brwi. I do brwi użyję sobie pomady, którą kupiłam niedawno w Lidlu. Bardzo tania, bardzo dobra, naprawdę polecam. Niestety chyba w Polsce niedostępna. Dajcie znać, czy chciałybyście, żebym zrobiła Wam tutaj taki konkurs z jakimiś kilkoma kosmetykami, które są właśnie niedostępne w Polsce, a ja tutaj je sobie odkryłam w Anglii i są bardzo fajne, dajcie znać. Ja nie mogę wypowiedzieć na temat tego, czy ona szybko wysycha, czy nie, bo mam ją krótko, ale wiecie, ta cena, ona kosztowała w przeliczeniu jakieś 10 zł i jest to cena regularna. To jest naprawdę mało. Ja sobie dzisiaj utrwalę te brwi lakierem. Tuż. I tu chyba, słuchajcie, znowu użyję ten z Sephory Size Up. No on mi się jakoś tak dobrze sprawdza, że po prostu jak mam taki bardziej kolorowy makijaż, taki bardziej wyrazisty, to no po prostu wiem, że chcę go użyć. Na dolne rzęsy użyję sobie tuszu Volume Up Mascara z Neo Makeup, dlatego że ta szczoteczka jest silikonowa i jest mała i wiem, że tutaj nie ubrudzę się wszędzie w koło. Sztucznych rzęs nie przyklejam, ale tym razem użyję sobie czarną kredkę na linię wodną i to jest kredka Art Deco Claudia Schiffer Waterproof Eyeliner. Numer 1 True Black. Teraz dopiero wykonturuję sobie twarz i bronzer użyję sobie z Bourjois numer 52. No i standardowo czoło. Nie no, te włosy to mi naprawdę przeszkadzają dzisiaj. Kości policzkowe. No i dzisiaj może dałabym sobie troszkę różu i użyję sobie róż z Lidla w odcieniu Apricot Rouge Powder. No on jest właśnie taki brzoskwiniowy, więc myślę, że fajnie będzie tutaj się komponował z tymi pomarańczami. Ale troszkę tylko go użyłam.
Rozświetlacz z Catrice, też już go na pewno u mnie widzieliście, bo ja go bardzo, bardzo często używam, zazwyczaj właśnie tutaj tego w środku, co widać zresztą. Zobaczcie, piękny jest. No i pomadka. I co tutaj by pasowało do tej kolorystyki? Tu mam jakiś taki nudziak z Pixie. W sumie chyba byłby ok. Dobra, niech będzie, ale czy ja znajdę jakąś konturówkę w tym odcieniu? Tu najbardziej będzie pasowała ta Catrice, to jest chyba Catrice, nie, Essence. Essence in the Nude numer 11, ale zobaczcie, po prostu 3 cm. A to jaki to jest odcień? Posh Nude. Pixie i Mariam McQuillage, nie wiem, dobra, nie potrafię tego wymówić. Jakaś influencerka, pewnie jest to jakaś współpraca. No dobra, i teraz jeszcze spryskam sobie twarz utrwalaczem Glow Mist z Pixie. No, jak tak patrzę, mogłabym sobie jeszcze przyciemnić w sumie te kąciki tutaj oczu albo narysować jakąś kreskę, ale chyba już nie będę tego robić. Zabieram się teraz za prostowanie włosów i wracam do Was za chwilkę. Wracam do Was z wyprostowanymi włosami, no i słuchajcie, przyciemniłam sobie jeszcze oko czarnym cieniem z palety, już Wam mówię jakiej, Too Faced Natural Lust, ale ona już jest chyba nie do kupienia, bo to była limitowana edycja i to był czarny cień, który się nazywa Blindfolded. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to mówię, ale tej palety już chyba i tak nie kupicie, przynajmniej w Sephorze. Patrzyłam jakiś czas temu w Sephorze na stronie i w ich sklepie internetowym i ona już nie jest dostępna. No i tak, słuchajcie, my już śmigamy, dlatego że troszkę długo mi zeszło oczywiście. Chciałam w sumie jeszcze dzisiaj nagrać tu mierzymy, ale nie wiem, no już chyba nie zdążę. No i ja mam na sobie sukienkę, która jest misguided, taka w cytrynki. Ja ją Wam podlinkuję, jeżeli ona jeszcze będzie dostępna, to na pewno Wam pokażę, jak ona wygląda. No i do tej sukienki zakładam sobie kurtkę z Born to Be. Ona już na pewno nie będzie dostępna. Taką zieloną. Myślę, że to fajnie w ogóle, wiecie, te kolory super pasują do siebie. Takie, mam taki fajny letni look dzisiaj. Także ja ogólnie jestem zadowolona z tego, jak wyglądam. Myślę, że wyszło całkiem fajnie. Jeżeli Wy chcecie więcej takich Get Ready With Me, na przykład też takich, na których będę pokazywała Wam, jak się czeszę i ogólnie całe stylizacje, wiecie, na pewno byłoby to coś dłuższego i jeżeli będę miała więcej czasu, no na pewno będę miała, dzisiaj tak wyszło, że nie miałam, no to mogę Wam właśnie nagrać coś takiego, więc dawajcie znać, czy chcecie więcej tego typu filmików. My często gdzieś wychodzimy, więc mogę nagrywać. Dzisiaj już żegnam się z Wami, no i w sumie może jeszcze wrzucę Wam jakąś przebitkę, pokażę Wam, co jedliśmy. Myślę, że tak będzie fajnie. Także jeszcze zobaczycie za chwilkę przebitkę, ale ja już żegnam się z Wami. No i widzimy się w kolejnym odcinku tutaj na kanale całkiem niedługo. Do zobaczenia, pa! Dzięki za oglądanie. No, możesz iść, Dawid. Ale nie widać. No bez zdechu.